Witam, jestem Vlocz i widzimy się w pierwszym odcinku z Empire Total War. Już po tytule wiecie, czym gramy, tak, Polską. Polska po prostu jeszcze, mimo że w tym momencie, jak nagrałem, ankieta jeszcze nie jest skończona, to już widzę po prostu, że wygra ta Polska, więc no, od Empire'a zaczniemy, Empire. Potem przerzucimy się Napoleona. Tutaj daleko niepodległości i na wojny się, może kiedyś zagramy, ale to jest amerykańska kampania, najpierw brytyjscy osadnicy, potem tam amerykańska wojna o wolność, chyba jeszcze wojna 1812 roku, czy coś tam, no tam, wiecie, no. Tu mamy natomiast na wojennej ścieżce, to jest... A, plemiona indiańskie. Też jakoś nie moje klimaty superowo, ale tutaj mamy już lepiej, mamy, o, zobaczcie. Sobie Turcy potężni, Ruscy, Szwedzi. Wszyscy, których potrzebujemy, nawet kolonie. Ja kiedyś w tym chciałem grać mocno. To jest hardcore. A, testowałem, to już zostało, widzę, na wysokim dobrze. Tak, weźmiemy długą kampanię. Rumelia? To nie jest Konstantynopol? Teraz. Tak. Inaczej Konstantynopol. Długa kampania. Tu macie, przeczytajcie na spokojnie sobie opis. Ale w skrócie, że mamy przewalone. Cała Europa płonie, a my po środku. Jest też bardzo fajnie powiedziane o tym, że no... Na północy Szwedzi, na wschodzie Rosjanie, którzy chcą być imperium, na zachodzie w sumie Prusy i w sumie też. Na południu ambitna Austria, jeszcze na razie tureckie, no. Wymarzony kraj do życia, wymarzony. Myślę, że nie ma co czekać, jeszcze tu sprawdzę wszystko. Włączymy pomoc doradcy na pewno, bo mnie będzie denerwować. Pewnie i tak potem będę żałować, ale... Startujemy! To jest ten piękny ekran ładowania z piękną muzyką. Mi się tak podobała. Bardziej niż szczególnie, powiem szczerze. No nie jest taka pompatyczna, wesoła. Jakaś, wiecie, no... A. Ale dająca przemyślenia. Mi się podoba, szczerze powiem. Fryderyk Nisse. Wtedy są fajne, o. Powinno być utrzymanie chwiejnej Unii. Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Dobra, panią wysłucham. Wojna narodów jest zagrożone ze wszystkich stron. Prusy mają imperialistyczne ambicje i pragną zjednoczyć swoje podzielone terytorium. Szwecja i Rosja przygotowują się do wojny. Natomiast Cesarstwo Austriackie już kontroluje sporą część regionu i może prowadzić ekspansję na wschód. Ziemie Polski i Litwy raczej nie wyjdą z tego całkowicie bez szwanku. Musisz dobrze bronić swoich granic. Terytorium korony jest też zagrożone z południa. Galicja i Podole graniczą z Krymem, Białoruś i Wołyń z Rosją. Imperium Osmańskie może podjąć nowe starania o zdobycie większego przyczółka w Europie. Tak, jeśli tu jest. Tak się stanie, starcia z Rosją i Austrią będą nieuniknione. Zatem zręczny przywódca mógłby zdobyć jakiś czarnomorski port od Krymu. Zapewniłoby to Polsce niezakłócony przebieg handlu od morza do morza, a zarazem spore bogactwo. Rozsądne byłoby też zawarcie przymierza z większymi państwami, które mogłyby wesprzeć Polskę w razie ataku bezpośrednich sąsiadów. Francja, Wielka Brytania i Szwecja są dobrymi kandydatami na partnerów handlowych i sprzymierzeńców. Szwecja. Przed chwilą mówiłaś, że Szwecja nam zagraża. Dobra. O, nie wkurza mnie ta babka już, dobra. Pierwsze co? Badania. Potrzebuję lepszej artylerii. Dokładnie tej, konnej. To sobie darujemy. Podnamia czy... Przez chwilę myślałem, że to jest baraż. Tak, ty nawracaj sobie tu wesoło.
Wy pójdziecie jak najszybciej tutaj. Wy czekacie, bo ruszycie albo tu, albo tu. Ty jako jedyny masz działa, jak dobrze pamiętam, dokładnie. Pójdź w las. Tak jest. 5 się robi, dobra. A cię wrzucę tu? 4, o! Już coś. Zawsze jedna tam tura szybciej. Zwerbujemy tak, na pewno średnie armaty i piechotę. Chociaż... Ile utrzymanie kosztuje? Tak zrobimy, potem zrobimy. Czasem opłaca się wybory robić na start, ale chyba nie teraz. Kurde, ta Polska zawsze niezadowolona. Takich mamy ministrów. Jesteś beznadziejny? Serio? To jest chyba dobre, jak pamiętam, że na minusowe są. Źle. Tak? Kiepsko popularny ten rząd. Handlujemy z Prusami, Rosją, Kurlandią. No dobra, to... No i Prusy i tak trzeba najpierw wyeliminować. Tu sobie darujemy wszystko. Zaraz, ty miałeś. Minus 8, nie, ty jesteś zły człowiek. Ja tak przynajmniej rozumiem, dobra. Czemu ta Polska jest taka okropna? O, to ty jesteś dobry. To akurat nas nie rusza, ale skarb nas rusza, czy może lepiej armię. Dobra, jak widać gra nas na początek już chce utulać. Populację mamy 7 milionów, widzę ponad. Jak historycznie w sumie. Dobra, czy gdzieś jest problem z głodem czy z czymś? Nie. To są całe nasze obszary. Jakbyśmy się uparli, możemy... właśnie, dyplomacja mi ktoś otwórz. Tutaj no. Nie. Raucja. O, z Austrią możemy handlować. Mogę zażądać hajsów. Dobra, mniejsza szansa, że z Osmanem się będę bić, ale najpierw ogarnijmy mniejsze państwa. Hanat Krymski, ty jesteś, no właśnie, protektorem, nie. Mustafa drugi. O! Ja żyć. What? Nie, oddam ci tego. Oddaj pociski. Kurde. To jest dobry deal, tak serio mówiąc, ale... A, walić was. Szwedzi? Serio, my mamy takie dobre... To już. Nie, to nie.
Nie jestem frajerem, żeby oddawać własne ziemię. Podobno deal Gdańsk za Królewiec jest dobry i na to bym się w sumie zgodził. Ej, a wy nie chcecie się właśnie w sumie jeszcze tak. Teoretycznie na Moskwę nie musimy iść, ale ta Rumelia to była tutaj, dobra. Dobra, chyba na start jeszcze zobaczmy. Armię wszystkie floty nie mamy. Weź się tu w lasku przyczaj. I chyba wszystko, cele już mam. Prestiż, właśnie jak ten prestiż działał? Co to jest prestiż morski? Jakie oświecenie. O, o, to my. Jesteśmy, dobra. My jesteśmy przed Finsami. Przed Szwecją, o. No tak, wygraliśmy z nimi niby. Dobra, nie ma co czekać, jedziemy dalej. Pierwszy taki odcinek dość przegonany będzie. Kurwo. Nie, to nie. Często jest tak, że oni wymieniają się terytorium na początku. Nie wiem czemu tak, ale zwykle. Już te poprzednie deale były lepsze. Prusy zaraz i tak zaatakują, oni zawsze atakują. I mają na start wojnę z Turkami, jak dobrze pamiętam, i Hanatem Krymskim. Okej, okay. Nam to gra. To mocno. O, szpitalnicy! Trzymać wszystko, szpitalnicy, muszę was zobaczyć. O, bawa... A, mamy tu... Tak, z Saksonią, Unię mamy personalną obecnie. Zaraz tam agent nowy. Zrzucę go, żeby kradł technologię albo coś, ale czekaj. Co u szpitalnicy? A tu w mieście jest. Kim jesteś? Plus jeden do pojedynku. Dobra. Kim ty byłeś? Nie sprawdziłem. Plus jeden do barań. Super. No Szwecję. Wasza dostojność. Niech to. Obserwacja wrogów. Nie powinienem, ale... Dobra, trzeba się zebrać na tą Szwecję. Dobra, Artę przerzucimy tutaj. Samą Artę. Wypilnujcie Gdańska. Wszędzie by się przydało w sumie porekrutować trochę tych wojsk. Mamy pikinierów jeszcze. Nie pamiętam gdzie, czy tutaj, czy w Austrii, ale chyba w Lwowie. Można było rekrutować... nie to... Nie było jak w Szogunie, było jak w Szogunie. Dobra, tak, na pewno tutaj potrzebujemy średnią artylerię. Jeden oddział piechoty jeszcze.
drogi. Co one zmieniały? Zamożność, dobra. To się akurat przyda, zamożność. Jakie rozkazy, panie? Panie? Jak najszybciej. Lecicie tam. Tu mamy jakieś protesty religijne. O, nie ma tu już protestów religijnych, super. Proboszcz, lecisz tutaj. Ty? Teraz masz protest. Nie, teraz. A, powyżej 70 nie mają protestów, super. Panie, muszę odpocząć. Wracaj tu, ziomie. A, Warszawa ma 100. 100. Przekłamanie, ale tak. Kurde, trzeba. Jakbym wiedział, że nie trzeba do miasta iść, to bym tu stanął. Takie śmieszne czerwone ala brytyjskie berety, tylko w innym odcieniu. Czy nie berety, te ubiory. Berety. Wszystko na tą turę. Jak skarbiec, szybko pokażcie. O, ten błąd śmieszny. On się randomowo pojawia. Tutaj jest dwuturowo. Lato, zima, zima, lato. Jak nic nie pomyliłem, to mamy 100 tur, żeby zrobić to wszystko. Pomocy. No serio. Dobra zmiana, no Prusy są groźniejsze, tak? Chociaż kurde ryga, ale ja chcę jedno i drugie. Chińczyków przebolejemy, szkoda ich, bo kurde, dobrze dużo by zrobili. Dobra, ale chyba po tych dwóch turach będziemy kończyć odcinek, miał być krótszy. Dobra, no to w sumie jeszcze można poogarniać. Naprzód, marsz! Czy zdobę? Żołnierze, marsz! W sumie, a to zaraz. Mogą mnie szybko rozgonić stąd. Dobra, tą ekipą wspążemy ich. Jak ta artyleria? Jeszcze tura. Trzeba było najpierw robić tą artylerię. Więcej arty. Musimy naraz zdobyć i rybę, i królewiec. Saksonia musi natomiast wytrzymać dość długo. Zacząć oblężenie! Chowają się za babskimi studnicami. Tak jest. Dobra. Ty mi zyk tego proboszcza. Wiem, że masz małe szanse, ale może ci się uda. Jesteś dobrym sabotażystą niby, a nie... Paweł Wojs, no. Tu można się ruszać po wykonaniu tego zamachu jeszcze, super. Wasza dostojność. Czekam na rozkaz. Bez zwłok. Dobra, wy już. Odejdź z mi od tej strony razem z tym będziesz oblegać.
Potocki, dasz radę z nim. No okej, okay. Będzie wesoło. Chyba też było ograniczenie ilości ludzi na polu bitwy, ale jestem pewien, nie pamiętam po prostu. Warszawę przyda się bronić. I to właśnie teraz najbardziej, bo nie możemy stracić w sumie stolicy. Sztokholm będzie trzeba zdobyć, ale to nie teraz, mi się wydaje. Teraz chcemy zdobyć Rygę, Rygę ogólnie. Zniszczyć Prusy. Niszczymy Prusy. Jeszcze raz pokażcie cele. No Prusy też trzeba kontrolować. No to Prusy zdobędziemy sobie jako pierwszy cel. Lecję przy okazji tam propniemy. Tak jest. To jest. No dobra, no. A, bo to jest jak pewnie jak możesz ten w mieście być. Więc ostatnia rzecz jaką nam została. Handeli. Może mniejsze państewka. Serio nie chcecie tak dobrej oferty? Pojedyncze, jakbyście... Nie, tam. A tylko wy chcecie handeli. Nie będziemy pańskim psom i tak dalej, tam wiecie, dawać. Dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. A w tym to będzie już wszystko. Hejo. Przymiana lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco.